Jak zamontować pompę ciepła? Ty, a po co ci te włosy? Cześć! Przed Tobą pierwszy odcinek z serii Jak zamontować pompę ciepła. Dziś skupimy się na jednostce wewnętrznej, a w tym pomoże mi Adrian. Zrobimy sobie unboxing jednostki, omówimy optymalne umiejscowienie urządzenia, a także omówimy sobie pakietowe rozwiązania Giacomini. To co, unboxing? Tak, tylko nie tutaj. Idziemy do magazynu. Dobra, mamy karton, a w środku jest jednostka. To co, otwieramy? Ha, tylko sprawdź, gdzie jest front. Tak prezentuje się jednostka wewnętrzna. W środku znajdziemy instrukcję w języku polskim, kartę energetyczną i zestaw przyłączy. Unboxing mamy już za sobą. Teraz przejdźmy do maszynowni. Dlaczego do maszynowni? Bo nie do kotłowni. To już nie jest kocioł, tylko maszyna. Maszynownia. Pomieszczenie, w którym znajdziemy jednostkę wewnętrzną, jak i jej wszystkie komponenty. Wielkość pomieszczenia uzależniona będzie od wersji urządzenia i ilości czynnika chłodniczego. Planując wielkość pomieszczenia maszynowni, warto wziąć pod uwagę ilość osób w gospodarstwie domowym. Dlaczego? Chociażby ze względu na zasobnik ciepłej wody użytkowej. Rurki, zasobniki, trójniki. Jak to wszystko połączyć? O tym opowie Wam Adrian. Tak jak wspomniał Michał, jest tu strasznie dużo elementów, które trzeba jakoś połączyć i tu z pomocą przychodzimy my w postaci gotowych rozwiązań. Taki na przykład zestaw zasilający, jak i pakiet powrotny, który w połączeniu z pakietem zasilającym tworzą spójną i zgrabną całość. Zatrzymajmy się na chwilkę przy pakiecie powrotnym, ponieważ tutaj znajduje się bardzo ważne urządzenie, jakim jest separator zanieczyszczeń. To on gwarantuje nam bezpieczeństwo pompy ciepła, bo wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia. Pierwszym elementem, który filtruje nam wodę, jest magnes neodymowy, który jest umieszczony bezpośrednio w przepływie. Następnie mamy siatkę inox 300 mikronów, która wyłapuje najdrobniejsze zanieczyszczenia oraz cyklon, który wprowadza nam wodę w ruch wirowy, przez co siła trzodkowa oddziela zanieczyszczenia. Pakiet zasilający z zaworem trójdrogowym z siłownikiem, który przełącza nam między centralnym ogrzewaniem a ciepłą wodą użytkową. Jak już zauważyłeś, dbamy o Twój czas, dlatego nasze pakety to rozwiązania, które są już gotowe do montażu. Oprócz omówionych wcześniej mamy tutaj pakiety z grupami bezpieczeństwa, z grupami pompowymi, automat do puszczania wody. Ej, a to? Michał, bądźmy poważni. Dobrze wiesz, że nasze elementy mają samo uszczelnienie TG. Wiesz już, jak zainstalować jednostkę wewnętrzną? Czas przenieść się na zewnątrz. Tu masz film.